jesteśmy grupą biorącą udział w projekcie Twórczy Udział. Od kwietnia bieżącego roku zajmujemy się szeroko pojętym birdwatchingiem. Pod opieką merytoryczno-wychowawczą pani profesor Kingi Wójcik staramy się poszerzyć naszą wiedzę na temat gatunków ptaków zamieszkujących naszą okolicę. Obraliśmy cel, opracowaliśmy plan działania, nie pozostało nam więc nic innego jak wcielenie go w życie. Przekonać się, na czym polega praca obrączkarza. Wielu emocji dostarczyła nam nocna wyprawa, której celem było schwytanie puszczyka. Mimo nie najlepszej aury, wszyscy byli pełni wigoru. Nasza wiedza ornitologiczna znacząco się powiększała. To zasługa panów Huberta Czarneckiego i Adama Lorenckiego, którzy pełni entuzjazmu stopniowo zarażali nas swoją pasją. Dowiedzieliśmy się, co należy zrobić, aby uzyskać licencję obrączkarza oraz jakie są jego najistotniejsze obowiązki. Ograniczyliśmy się jednak tylko do tego. Pan Arkadiusz Wójcik przekazał nam istotne informacje na temat survivalu, dzięki czemu możemy się czuć pewniej podczas kolejnych leśnych wycieczek. Nie należy jednak zapominać, że najważniejsze w naszym projekcie są ptaki i ich obyczaje. Skończyło się na jednym biwaku. Do Rościnna wybraliśmy się po raz drugi na początku września bieżącego roku w celu rozmieszczenia w pobliskim lesie budek lądowych, a w planach mamy już kolejny wyjazd, gdyż ptaki i ich obserwacja w naturalnym dla nich środowisku stała się dla nas czymś fascynującym i wartym uwagi.